Witajcie drodzy fani LEGO, z tej strony Kamil, a dziś przedstawię wam nowy numer magazynu Ninjago, który wyszedł całkiem niedawno. Dodatkiem jest kamienny szermierz. Kiedy pojawił się nowy rzut o nazwie Świat Umarłych, miałem nadzieję, że dostajemy w magazynie jakichś starych przeciwników. Pamiętam, że kiedyś chodzi o szkielety, to obecnie nie mam żadnego, który był w całości. Szczególnie miałem nadzieję na takich oto wojowników, ponieważ no niestety nie mam póki co żadnego zestawu, w którym by byli. Tak, wprawdzie będzie jeden, ale jeszcze go jakby go nie odpakowałem. Dziś pokażę wam ten oto magazyn, a także będzie tutaj pewna niespodzianka, ponieważ tak, jest kolejna kolekcjonerska naklejkarka, że tak powiem, dotycząca Ninjago. Tym razem chodzi tutaj o Ninjago Movie. Tak oto prezentuje się nasz magazyn. W środku znajdziemy bardzo sporą reklamę zestawów LEGO Ninjago. Wstęp, informacje o naszej postaci, a także komiks, w którym ciągle jest młocony temat rąk czasu, mimo iż obecnie już trochę jest... No nie, nie wierzę po prostu. Cartoon Network naprawdę tak daleko zaszło na psy? Dobra, nieważne. O, całkiem ciekawa kreska według mnie. Informacja o LEGO Ninjago Movie na klejkach. Plakat. Niezwykle ostrze czasu, informacje o tym wszystkim. Dalszy komiks. I to na razie w sumie tyle. W następnym numerze będzie Kai z dwoma ogniami, a także z całkiem ciekawymi oczami. Otwórzmy naszą saszetkę i zobaczmy, co tutaj mamy. W środku mamy do czynienia z takim oto wojownikiem. Opakowanie wygląda następująco. Tak prezentuje się torsik. Widać tutaj pewnego rodzaju znak. Oj, ta kamienna armia. Jeszcze za czasów 2013 roku. Oj, to były czasy. To były czasy. Takie oto naramienniki. Kiedyś, jak wam pokazywałem magmowego wojownika z LEGO Next Nights, chyba jednego z moich pierwszych potworów, zastanawiałem się, potworów z Ninjago, to zastanawiałem się, czy jest to ten sam element, co jest tutaj, tylko że w innym kolorze. Teraz wreszcie widzę, że tak. Tak oto prezentuje się nasz wojownik. Widać tutaj wszystko wyraźnie. Moim zdaniem prezentuje się rewelacyjnie, ale to, co tutaj mi się najbardziej podoba, to, że jest to mój pierwszy tego typu wojownik. Wreszcie moje nadzieje się spełniły i chociaż mam nadzieję, że pojawi się to w Święcie Umarłych, w magazynie właśnie za czasów Święta Umarłych, to jak pojawiło się teraz, jestem z tego powodu nieco zdziwiany. Ciekawy jest także czerwony kapelusz, nigdy go nie widziałem w takim kolorze. Postać ma do dyspozycji takiego skorpiona. Jestem prawie nawiązany do tego, że podobny wojownik występował w zestawie, w którym był pojazd Kola, w którym to właśnie też był była pustynia i tak to właśnie mniej więcej było. Zobaczmy, co tutaj mamy. Budujemy napięcie. Nowe tyły będą teraz czarne. Całkiem mi się to podoba. A dalej mamy... Zostawmy na koniec. Dobra. Jakaś latająca ryba, ciekawa. Trzeba tutaj skompletować, żeby uzupełnić. Instrukcja montowania rakiet. Połowa jakiegoś pojazdu. A tutaj mamy takiego oto wojownika. No i cóż, jeszcze się nie zagłębiłem w film, więc niezbyt dużo tutaj wiem, ale myślę, że źle nie będzie. Całkiem się to prezentuje naprawdę według mnie, no po prostu ciekawie. Reasumując, minifigurka z roku 2013, pozwalająca nam uzupełnić braki, oraz darmowa saszetka 5 naklejek z nowej serii naklejek LEGO Ninjago czyni ten numer z pewnością wyjątkowym. To na razie tyle, trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał wam się film, możecie zajrzeć na bloga, link w opisie lub zostawić komentarz. No to na razie.